Przed hotelem Warszawa, gdzie nocują dziś panowie z Modern Talking, od rana koczowały grupy fanów, a raczej fanek zespołu. Liczyły co najmniej na autografy Andersa i Bolena, ale obaj panowie pod eskortą ochroniarzy pobiegli wprost do hotelowych apartamentów. Chciałam sobie z nimi zdjęcia zrobić. No mogliby troszkę zostać. Nas nie było tak strasznie dużo. Te dziewczyny miały żadnych karabinów, także przeżyliby na pewno. Całe szczęście, że to niektórzy pojechali do Sopotu, jak ja, i witali ich na lotnisku i mieli szczęście. I byli dłużej i podpisywali się. Bardzo rozżalony. Duet Modern Talking zdobył sławę w połowie lat 80. Teraz powrócił na czołówki list przebojów dzięki świetnej promocji i nowym aranżacjom starych hitów. Obaj artyści przyznali, że nie zależy im na zdaniu krytyki. Nie znają żadnego polskiego zespołu. Znają za to polskiego papieża.